Cześć, z tej strony Godą. Jestem właśnie na serwerze, raczej na mapie serwerowej, ponieważ testuję nowe pliki serwerowe. Ponieważ mam taką pewną niespodziankę dla Was, w sumie jest ona po części związana z 1000 widzów, uznałem, że na pewno zadowoli to Was bardziej niż losowanie, w którym wygra coś jedna osoba, a reszta po prostu nie dostanie nic. Tak będziecie mogli na tym w sumie skorzystać wszyscy. W związku z tym, że teraz mam już ponad 1130 widzów, doszedłem do wniosku, że lecą oni na tyle szybko, że coś takiego mogłoby rzeczywiście zdać egzamin. Więc tak, ja zamierzam stawiać serwer każdego dnia, znaczy następnego dnia po tym, jak liczba widzów na moim kanale będzie kolejną pełną setką, czyli teraz mamy 1100, powiedzmy serwer postawię dzisiaj i później jak powiedzmy któregoś tam dnia stuknie 1200 widzów, to dnia następnego po tym stuknięciu 1200 widzów serwer będzie włączony o godzinie 20, powiedzmy. Chyba że wolicie o 19, to piszcie w komentarzach, jak tam wam pasuje. I będzie on włączony, no, powiedzmy na godzinę czy dwie, w zależności od tego, jak tam będzie to wszystko działało. Z tym, że mówię, będzie to na pewno regularniejsze niż jakieś takie, powiedzmy, całkowicie losowe włączenie serwera. Dodatkowo nie piszcie do mnie, kiedy włączę serwer, ponieważ teraz przyjmiemy tą regułę, że będzie to właśnie dzień następny po okrągłej setce widzów. Także śledźcie na bieżąco to, co się dzieje u mnie na kanale. I taka rzecz jeszcze, że oprócz tego może będą jakieś serwery takie, wiecie, wyjątkowe z uwagi na coś tam, ale to już będą oddzielne filmy a propos tego. I teraz jeszcze sprawa taka a propos tych plików serwerowych. Są one trochę lepsze, ponieważ mam chociażby możliwość robienia tych wszystkich eventów terrariowych, Blood Moon i tak dalej, wzywanie bossów. Mogę sobie spokojnie wrzucić noc. Time. Night. O. Wrzucamy noc i później mogę wezwać sobie na przykład Eye of Cthulhu. Ale mogę równie dobrze wezwać sobie na przykład 4 Eye of Cthulhu. Także kwestia tylko ewentualnych lagów, ale jest to na pewno fajna rzecz i nie będziemy musieli się ograniczać do przywoływania bossów za pomocą tych specjalnych przedmiotów. Także jest to świetna rzecz do robienia właśnie takich terrariowych eventów. Mam nadzieję, że Wam się to będzie podobało. No i tak naprawdę, cóż, z spraw organizacyjnych to tyle. No cieszę się, że mnie oglądacie i tak dalej. Jest to naprawdę wielka motywacja do nagrywania. Jeszcze sprawy odnośnie moich poradników, bo piszecie do mnie też o rzeczy typu jakieś poprzednie bossy, dungeony i tak dalej. To się pojawi na moim kanale, że tak powiem, w przyszłości, ponieważ jak skończę omawiać te najważniejsze rzeczy z update'a 1.1, jeszcze tam kilka broni mi zostało i kilka spraw, o których chciałbym powiedzieć. Później przejdę do podstaw terrarii, czyli wiecie, te rzeczy zaległe, których nie nakręciłem, że tak powiem, w pierwszej fali kręcenia poradników. Także cóż, jeśli chodzi o ten film, to tyle. Ja się z wami będę żegnał. Pozdrawiam. Cześć.